Dobra, drodzy, lecimy. Siemanko, Filip Lewandowski, Daniel Omielańczuk. Dzień dobry. Adam Pałasz, siemano. O, dzień dobry. Taki zrobimy spontaniczny wywiad na rowerkach. Umówiłem się z Danielem o 11.30, jest 12.19, 20. Daniel mówi, że musi zapierdalać, ciężko trenować. Tak. No, motywacja jest ogromna do tego starcia z Denisem Załęckim, co? Ja mam zawsze to samo motywację. Zawsze ciężko pracuję, nieważne kto jest naprzeciwko mnie. Zawsze chcę, wiesz, przygotować się jak najlepiej, a tym bardziej, że nienawidzę tego człowieka, więc chcę naprawdę być w formie takiej 300%. No, życiówka będzie, zobaczysz. Masz w głowie taką opcję, że mógłbyś tę walkę przegrać, czy nie ma takiej opcji? Nie mam takiej opcji. Wychodzę naprawdę skupiony jak do mistrza świata i zamierzam go mocno ukarać za to wszystko. Dobra, miałeś zadawać inne pytania? To prawda, tak, wpadliśmy, wiesz. Dlaczego przyjechał tutaj na tydzień i został już tu na zawsze? To, no niech Adam powie, czy ja mam za niego odpowiedzieć. Słyszałem tę historię, opowiadał mi Artur Ostaszewski, ale dawaj, wpadłeś do WCA na tydzień, tak, i spodobało się. Tak, i po trzech dniach, dzięki zajebistości Daniela, przyszedłem do Artura i do Arbiego i poprosiłem, żeby pomogli mi stworzyć warunki, żeby mógł zostać tutaj do końca przygotowań. No i tak się stało. No, jestem, zapierdzielam ciężko, sprawdzam, co Daniel przygotowuje na Denisa i myślę, że będzie niezłe świniobicie w Płocku. To jak tę walkę sobie wyobrażasz? Czego się możemy spodziewać? Krwi na pewno, dużej agresji i jakiegoś dobrego nokautu. Nie jest jakaś opcja, żeby Daniel to przegrał, czy nie ma szans? Nie wiem, musiałby dzień wcześniej nie spać. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby przegrał. Naprawdę, nie wiem, trzydniowy taniec może? No i to by chyba było za mało. Powiedz mi, Daniel, ile ty trenujesz w tygodniu? No bo dzisiaj od której? Od 10 jesteś na treningu, jest 12.20, tak? O 10, patrz, popsuł mi się rowerek, muszę od nowa zacząć. Staram się trenować już troszkę mniej niż zawsze trenowałem, ale robię tak troszkę wyszło. W poniedziałku dwa treningi, wtorek jeden, w środę dwa treningi, w czwartek jeden, ale podwójny za to. No w piątek jeden i dzisiaj taki z 2,5 godziny, w sobota. Pogadajmy, panowie, trochę o bieżączce. Bardzo fajne gale wczoraj. KF MMA 3, między innymi Albert Odzimkowski się bił. Oglądałeś? Tylko pobił się, co? Tak. Nie oglądałem, bo wiesz co, miałem wczoraj, moje dziewczyny, córki miały nocowankę w przedszkolu, więc miałem z żoną, tak wiesz, wyjście i byliśmy drugi raz w kinie od 5 lat, a ta razem, nie licząc, wiesz, jak wychodzimy z córkami, więc ten wieczór był troszkę inny i nie miałem czasu oglądać. Na co zabiera Daniel Omielańczuk swoją żonę? Nie, to może ona mnie zabrała. Na co? Na horror, ale zgodziłem się, wiesz, bo w zamian mogłem wziąć dwa razy na czosy z sosem zarowym, więc poszedłem, ale nie bałem się filmu, byłem odważny, wiesz. To jaki tytuł? Zakonnica 2, ale wiesz, tych, ja nie wierzący, więc takich historii się nie boję, więc spałem spokojnie. Czyli lubisz ambitne kino, Daniel? Znaczy różne lubię, wiesz, o co chodzi, nie jestem jakimś super fanem horrorów, chyba że typu Piła czy coś, jak są takie, wiesz, znęcania, takie troszkę science fiction nad przyrodzone moce, to mnie to nie rusza. Opowiadałeś teraz prywatnie Kamiszce, która tutaj siedzi, czeka na kolejny trening, kilka różnych ciekawych historii, tam też się działo w tych historiach, przybliżyłbyś jakąś? Nie, no bo to nie można mówić, wiesz, są historie, których się nie mówi publicznie, tym bardziej o kolegach, których tu nie ma akurat, więc wiesz, to zostają takie historie między nami, mimo że są śmieszne, no ale nie można. Ale to o kim to była ta historia, bo nie do końca wyłapałem? O takim świętym obłudniku. Nie będę mówił imienia bo i skąd, bo wszyscy będą wiedzieć, ale znany sportowiec. Święty obłudnik, powiadasz. A powiedz, Daniel, jak waga? Nie no, teraz troszkę mi coś wodę strzymało, albo nie wiem co, albo za dużo mięśni się nabudowało. Aram się śmieje, bo jak Adam przyjechał, tutaj przyważyłem 109 kg, on ważył 116, a teraz on waży mniej, ja ważę więcej, nie wiem, chyba, wiesz, ściągnąłem jego kilogramy. Ale ściągnąłem, wiesz, z niego mięśnie i został mu tylko tłuszcz i lordoza, a ja nadal jestem, wiesz, wyrzeźbiony, tylko że bardziej umięśniony. Ale spokojnie, schudnę do 100.
około 8 na walkę. Zobaczyć. Sam sobie te treningi siłowe rozpisujesz, czy ktoś nad tobą czuwa, jeżeli chodzi o takie przygotowanie? No, stricte w przygotowaniach zawsze pracuję od 2-3 lat z Maciejem Siemieniukiem. Siemianowskim, przepraszam. Bardzo dobry trener od przygotowania. Zresztą Adam teraz też jak u nas jest, z nim pracuje. Zresztą większość chłopaków u nas z nim pracuje. Więc wiesz, życiowo się nie ze wszystkim z nim zgadzam, a praktycznie z niczym. Ale treningowo go słucham bardzo, bo ma ogromną wiedzę i wie co robi. Dzisiaj też panowie Mateusz Gamrot wchodzi do klatki. Jak obstawiacie, jak ten pojedynek typujecie? Może od Adama zaczniemy. W piątej rundzie Gamrot. Tak? Myślę, że skończy. W jakiś sposób parterowo go zaskoczy. No bo on sam mówi, że dla niego on więcej ma zresztą pojedynków pięciorundowych niż jego przeciwnik. Ja uważam, że to w piątej rundzie się skończy. A jak się nie skończy w piątej rundzie, no to na punkty i tak Mateusz go zamęczy. No ja bym wolał, żeby szybciej to skończył trzecia, czwarta runda. Wiadomo, ten nie jest z pierwszej łapanki mocny zawodnik, ale myślę, że to, przepraszam, te kamera zapasy jednak wezmą górę w tych właśnie rundach tak zwanych mistrzowskich, czwarta, piąta runda i Gamer go tam stałamsi. Robert Bryczek, wiesz co, no słuchajcie. Znasz się czy nie na MMA? Nie znam się, ale to jest trochę tak, że jak się jakiegoś zawodnika poznało, a wszyscy znamy Gamera, to ciężko nawet mieć takie myśli, że on tego nie wygra, tak? I mu nie kibicować. Nie wiem, czy się zgodzicie, to nie jest dyplomatyczne. No, niesamowity mental. Mental niesamowity. Też miałem okazję poznać tam gdzieś przez chwilę, piątkę, chwilę słów parę zamienić. Zresztą mój serdeczny kolega Eryk Maj się z nim koleguje, no i wiem z jego opowieści, że Mateusz przedstawia niesamowity mental, nie? Że rzadko spotkane jest takie nastawienie na zwycięstwo u zawodnika, nie? Ale dlatego jest tam, gdzie jest, a będzie jeszcze chyba wyżej. Ja też właśnie chciałem powiedzieć to, co Adam, że jego mental jest przepotężną bronią. Nie mówię już o umiejętnościach, które ma bardzo dużo, ale mental u niego jest naprawdę ogromny, taki, wiesz, tak jak u mistrza, wiesz, że on wychodzi, wie po co tam idzie i to jest u niego bardzo fajne i myślę, że to w jego walkach grało, no, wiesz, ogromną rolę. A co u ciebie, Adam, ostatnio nie szło i stąd te zmiany klubu? Bo to dobre. Podkręcam, tak? No tak, no nie szło. Jakieś tam miałem przeboje z tym przedłużeniem walki, bo w grudniu walczyłem, później miałem walczyć od razu w lutym o pas mistrzowski z Hatem Moilem. Przygotowywałem się do tego pojedynku ostro, nie odpoczywałem, no i gdzieś organizm w końcu się przy tych przekładaniach walki się odezwał. No gdzieś doszło zmęczenie, do tego jakieś problemy w klubie i oczywiście, no wyszedłem, wiesz, walkę stoczyłem jak stoczyłem. Przegrałem po krwawej, trzyrundowej wojnie, więc i tak nie mam sobie nic do zarzucenia. Przeciwnik był lepszy, no ale musiały przyjść jakieś zmiany. Artur Rostaszewski gdzieś wyczuł moment, zadzwonił i tak pojawiłem się tutaj. No i jest nowy prąd, nowy gaz, nowe możliwości, nowi ludzie, nowe rzeczy i zupełnie inaczej się pracuje teraz. Sparujesz z tym panem po mojej prawej? Tak. Robię zaworek treningowy. W ten sposób? Tak, no powiedzmy. Ja wiem, że to już są pytania, które padały, ale co z tymi warunkami waszego pojedynku z Denisem, bo tam się sporo działo. Na czym ostatecznie stanęło? No stanęło na tym, że będzie boks w małych rękawiczkach, no i jeżeli on mnie dwa razy sfauluje, za drugim faulem przychodzimy w tryb MMA. Wiadomo, ja wolałbym, żeby to było tak, jak chciałem, jak już podpisaliśmy się na K1, ale on nie chciał. Chciałem, żeby był ok boks, ale do tego dorzućmy łokcie, przecież kontuzji łokcia nie ma, no ale niestety okazał się, jak to już powiedziałem, księżniczko i że z łokciami to on nie będzie walczył. Młody, gniewny bad boy niestety pokazał, że nie jest wcale takim bad boyem nieustraszonym, no i cóż, wychodzimy na jego warunki, ale niech ma, żeby się, wiesz, nie rozpłakał i nie uciekał. Widzę na jego mediach społecznościowych, że robi dwa treningi dziennie, dużo zrzucił tej wagi. Myślisz, że on będzie w dobrej formie? Będziecie w stanie czymś zaskoczyć? Wszystko mi jedno. Ważne, że ja będę w mega formie, będę przygotowany na wszystko. A to, co on będzie pokazywał, to mnie nie interesuje. Zapowiedziałem, że będziemy gadali, więc fani... Rozmawiali. Tak, rozmawiali. A czemu nie gadali? Bo chyba ładniej się mówi rozmawiali. Niech tak będzie. Gada się. Adrian Polak, proszę bardzo. Przez siebie. Tak, przez siebie jedziemy. Oczosynko Gangster pyta. Omielańczuk Amancie, porównaj moc uderzenia Roberto Soldicza i Krzysztofa Głowackiego, bo z oboma miałeś styczność w WCA. Kto dysponuje mocniejszą bombą? Kurczę, ani z jednym, ani z drugim
nie sparowałem, ale myślę. Tak, ale wiesz o co chodzi, myśląc, że Krzysiek był mistrzem świata w boksie w tych ciężkich, no to jednak Krzycha uderzenie jest dużo mocniejsze, zresztą co pokazał, będąc, wiesz, mając na sobie glebę, uderzył z dosiadu, zgasił światło, no to musi tam być przepotężna bomba. Do tego pamiętajmy, że pięściarze biją dużo mocniej od zawodników MMA, dlatego że oni się skupiają tylko na boksie, więc te ręce ich naprawdę mocno ważą. Jasne, no główka twoja waga, tutaj miałem na myśli oczywiście Soldicza. Dobra, jak się czujesz, gdy nie jesteś już najprzystojniejszym zawodnikiem? A kto jest najprzystojniejszy? Adam Pałasz podobno. No teraz ja podobno. No i... Ale to jak wciągnę brzuch, to na pewno. Nie, ale to starszego wygląda ode mnie. No ciężko pracowałem całe życie. W poniedziałek pójdę do barbera, zobaczę. A, no dobrze, to w poniedziałek zobaczymy, kto jest najprzystojniejszy. Słuchajcie, jak Marian Ziółkowski wychodzi do walk, to serio, nieraz byłem świadkiem, że kobiety aż tam piszczą. Ty też tak miałeś, Daniel? Że jak Marian wychodził, to piszczały na niego? Albo ty piszczałeś, nie no. Chodziło mi oczywiście, że jak ty wychodziłeś, to też była taka reakcja kobiet. Nie wiem, wiesz co, jak wychodzę, to się nie skupiam na tym, co jest obok, tylko skupiam się na walce. Aczkolwiek mógłbym coś powiedzieć, ale może jednak nie powiem. Dawaj. Nie no, można. Prosimy. Nie, nieważne. Co tak coś przypomniałem. Ja muszę mi się robić trening niestety, także was przepraszam, pedałujcie dalej, ale widzę, że już mój trener Maciek czeka z taką miną bardzo złą, także idę i... Działajcie. Jedźcie dalej. Dzięki, piątka. Ten Maciej Szymianowski właśnie, o którym mówiłem, że życiowo się z nim nie zgadzam. No to z czym na przykład? Podaj jakieś dwa przykłady. Nie, to za długa lista jest, z tego się nie zgadzamy. Niebawem wybory, idziesz głosować? Kurczę, wiesz co, poszedłbym, tylko wydaje mi się, że nie mamy tak naprawdę na kogo głosować i ja uważam, że wybory są tylko PiS dla ludzi, a i tak, odkąd pamiętam, zawsze u władzy są ci sami ludzie, czy to z lewa, czy z prawa, ale te same nazwiska się słyszy od lat, więc nie wiem. A ty miałeś kiedyś taki epizodzik w wyborach samorządowych. Tłumaczyłeś już, na czym to polegało, ale gdybyś mógł się jeszcze odnieść. Nie, no poprosili mnie, żebym tam, wiesz, wystartował, a że, wiesz, tam u mnie w mieście, wiesz, to znaczy ja jestem z Sawic, ze wsi, ale, wiesz, tak jakby przynależę, też wychowałem się w Sokołowie Podlaskim, gdzieś tam moi znajomi mnie poprosili, którzy zawsze byli przychylni w stosunku do mnie, to dlaczego ja nie miałbym być w stosunku do nich, więc tak jakoś wyszło. Czekajcie, zapytam. Artur, wszystko w porządku? Bo tutaj nie ukrywam, że... Dobra, za... Teraz rozwali wszystko i cały pójdzie. Historia taka, że wpadł też do WCA Artur Ostaszewski i tutaj poczuł... To dobrze wygląda, nie wygląda dobrze i nie chce brać testosteronu. Wiesz co, pojawiają się o to pytania, nie są do końca napisane, uważam, w fajny sposób, to ja zapytam tak. Jak byś skomentował sytuację z Denisem Labrygą? Co to znaczy? No tę, o której jest ostatnio tak głośno, tak? Słuchaj, Denis wytłumaczył to, więc ja nie ma sensu, żebym to tłumaczył. Ja mu wierzę, nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć, bo już go na tyle poznałem, że to jest normalny chłopak i nie ma żadnych ciągu tak w drugą stronę. Niestety był niefart i tyle. Ale ktoś chciał na niego i wiesz, ktoś chciał się na nim wybić, to coś, bo nie wiem jak to nazwać i tyle. A to nie jest tak, że jakaś osoba trzecia chciała mu zrobić pod górę? Nie, wydaje mi się, że to był po prostu niefart. Nie wiem. Mieliście okazję o tym gadać tak prywatnie? Jakoś chciał o tym, wiesz? Słuchaj, rozmawialiśmy, ale to nic... Nasze rozmowy prywatne to są nasze rozmowy prywatne i nie powinno się o nich publicznie rozmawiać, tak? No, chciałbyś, żeby twój kolega rozmawiał o tobie publicznie? No ja bym nie chciał, wiesz, i o tym, co rozmawiamy, więc wiesz, no, uważam, że się wytłumaczył, dobrze się wytłumaczył, nie ma powodów, żeby mu nie wierzyć. Temat minął, przeminął, nie ma co go rozwlekać. Ja wiem, że wiesz, w mediach to fajnie, bo by się sprzedaje. Ludzie lubią się żerować, wiesz, czyjąś krzywdą, czyimś niefartem, no ale ja uważam, że to jest niefajne rozkminiać. A bardzo był tym podłamany? Ty się pierwszy odezwałeś jakoś? I znowu o to gadasz. Pytaj się jego. Dobra. Staram się z nim umówić na wywiad, wiesz, jakoś ciężko nam to zrobić, ale okej, rozumiem. To kolejne pytanie. Dobra.
Czy na kolejną walkę wybierasz strong ekipę? Czy co? Czy na kolejną walkę wybierasz strong ekipę? To jest ta ekipa, gdzie jest Konrad Karwat. Kojarzysz. No ale dlaczego mam chłopaków wybierać? No zawsze mówiłeś, żebyś chciał podjąć wyzwanie z kilkoma, wiesz. Ja kontra dwóch kulturystów, fajnie by było, ale strong ekipa, uważam, że to są normalne chłopaki, fajne i wiesz, bez sensu, do tego oni już długo ćwiczą. To nie jest tak, wiesz, że wezmę sobie dwóch, którzy długo ćwiczą, kulturystów byłych i że to będzie łatwa walka, bo to już ktoś, kto długo trenuje, to nie jest tak, chłopciu, bo te chłopaki ze strong ekipy to są naprawdę fajne, wiesz, sprawne chłopaki, którzy długo trenują i nie są już takie ułomki. Czy ogarnąłeś już Michałki bez kalorii? Nie, chyba takich jeszcze nikt nie wymyślił, wiesz. Resztę pojedynków chcesz toczyć w MMA, czy jednak odpowiada ci walka w samej stójce? Wiesz co, nie wiem, nie rozkminiam tego, na razie się skupiam na tej walce. Nie lubię wybiegać w przyszłość, wiesz. Wiesz, też nie mam 20 lat, żeby rozkminiać, tylko już troszkę więcej, więc na razie jest ta walka, skupiam się na tej, a zobaczymy, co będzie po niej. Ile jeszcze powalczysz, jak sądzisz? Nie wiem, a ty wiesz ile? Ja bym chciał, żebyś jak najdłużej się bił. Wiesz, no ja nie wiem, ile będę walczył, wiesz, to co powiedziałem, najmłodszy nie jestem, więc zobaczymy. Tutaj masz pozdrowienia dla całej rodziny, dużo zdrówka od tego zadającego pytania. Daniel, przyjacielu, czy Minda to czołowy polski ciężki, czy tylko pozuje na takiego bez żadnych większych osiągnięć? Znaczy, wiesz, trzeba sprawdzić jego rekord, z kim wygrał, z kim przegrał, wiesz. Na przykład przegrywał, wiesz, z ludźmi w oktagonie, z którymi, czy tam z jednym, z którym Adaś wygrał, wiesz o co chodzi, więc ja uważam, że jakbym miał porównywać ciężkich i wiesz, czołowych, no to Adaś jest wyżej, tak, więc wiesz, to wprawda zawodnik zawodnikowi nierówny, uważam, że na przykład promowanie się i wyzywanie do walk, tak jak oni robią, to jest słabe, bo szukają sztucznych konfliktów i wiesz, tylko aby gdzieś zabłysnąć, to jest słabo, bo jakby chcieli już naprawdę bić się w tych frikowych, żeby zarabiać, to niech wymyślą swój content, coś z czym, wiesz, zabłysną, a nie tylko na wyzywaniu przeciwników. Ile my dzisiaj jedziemy w ogóle, jak to wygląda? Ja już się męczę, powoli, ale cisnę. Ja już jadę 20 minut, bo mi zresetowałeś raz rowerek, ale jeszcze 10. Daniel Słodziaku, co sądzisz? Pierwotnie było o szamańskich umiejętnościach Darii Albers i czemu nigdy nie skorzystałeś z jej usług? Wiesz, to nie są szamańskie, dziewczyna wie co robi. Po koleżeńsku często ze sobą rozmawialiśmy, wiesz, ja nie jestem już na takim etapie kariery, żeby pracować właśnie, wiesz, stricte pod walki, bo gdyby to było, ona się pojawiła u nas w klubie, wiesz, gdybym ją poznał z 15 lat temu, na pewno bym z nią pracował, bo dziewczyna wie co robi, to nie jest szamanka w żaden sposób. Do Stanów jak jeździłem z Michałem Materlą w 2013, tam wszyscy czołowi łącznie z Kainem też pracowali z psychologami, to nie jest tak, wiesz, że ci najlepsi nie potrzebują, wszyscy potrzebują, nasz sport jest ciężki, wcześniej uważałem, że w Polsce nie ma za bardzo psychologów, którzy by rozkminiali pod sporty walki, wiesz, bo to sport sportowi nierówna, tym bardziej, gdzie my dostajemy w głowę, jest wielopłaszczyznowość. A Daria sama trenowała, sama robiła sporty walki, więc doskonale to rozumie, co, z czym zmaga się zawodnik. Czemu udajesz, że masz tak pokontuzowane kolana? Według praw fizyki nie powinieneś móc chodzić. No właśnie, i to jest właśnie zagadnienie, bo nawet ortopedzi chcieli robić prace doktorskie na temat moich kolan, że nie powinienem chodzić, a ja chodzę, trenuję i ostatnio nawet mnie nie bolo jakiś czas, bo strzyknąłem, to się nazywa, fachowo już nie pamiętam, ale w skrócie izotop, tak jest coś radioaktywne, przestały mnie boleć i znowu zacząłem pracować fajnie na nogach, więc to mnie bardzo cieszy. No to bardzo fajnie, tutaj kolega jest w gi od jiu-jitsu i wpadło mi takie pytanie do głowy, jaki masz pas, jeżeli chodzi o BJJ? Niebieski. Tak? Niebieski i na tym skończyłem, bo wiesz, nie robię kimon, to bez sensu, żebym chodził tylko i robił nominacje jakieś na pasy. Nigdy nie miałem aspiracji, żeby zostać jiu-jitsu seiro, więc bez sensu. A propos tych kolan, byłeś kiedyś na jakiejś takiej konferencji, sympozjum, tak, dla lekarzy i Adam Pałasz pokazuje mi kratę na brzuchu. Wiesz co, nie byłem, ale miałem konsultację ze specjalistami od kolan, którzy właśnie jak mi opowiadali o moich kolanach, to mi samemu głupio się robiło, wiesz o co chodzi, no ale nauczyłem się z tym żyć. Nie użalam się nad sobą, wiesz, bo to w niczym mi nie pomoże.
robię, trenuję i jedziemy. Dopóki mogę trenować, dopóki ten, to będę tak robił. Jak już padną, no to wtedy zrobię endoprotezy i będę robił sobie tylko siłownię i zostanę kulturystą. Całe życie będziesz trenował, myślisz? Kurczę, wydaje mi się, że tak, że nie potrafiłbym zmienić swojego mentalu tak, żeby nie trenować, wiesz? A poza tym, jakbym przestał trenować, to bym był strasznie gruby. Jak ja po walce po pas ACA w miesiąc nie trenując po nokaucie, gdy na pierwszy raz w życiu chyba miałem taką przerwę, że w ogóle nic nie robiłem przez miesiąc, ze 118 przytyłem na 137,5 kg, to wyobrażasz sobie, co by było po pół roku? 150-160 myślę, żebyś ważył? No, naturalna moja waga jest nieograniczona, nie? Dużo. W poniedziałek w MMA Studio, w naszym programie, którego byłeś gościem, prowadzimy go z Marianem, będzie Joanna Jędrzejczyk. Zadałby się jakieś pytanie? Przekażę. Nie, wiesz, no tak zadawać pytania z dupy, żeby tylko zadać, to bez sensu. A myślałem, że coś by cię zaciekawiło, tak zerkam na zegarek, bo mi aparat nagrywa do 30 minut, ale no to jeszcze chwilkę mamy. Kończyć, bo zobacz, już jest późno, a zaraz ja też muszę jechać kończyć, wykąpać się i jadę z córkami na konie, więc wiesz, ten czas mam ograniczony, ale jeszcze 5 minut mi zostało rowerka, więc możesz popytać, ale miały być jakieś fajne pytania, a nie jakieś takie nieprzygotowane w ogóle. Rowerek mnie wybił z rytmu, ale ja się nigdy nie przygotowuję. Dokładnie. A wiesz, kto się boi? Kto się poci? Kto? Ten, kto się boi. Ten, kto się boi. Słuchaj, wiewiórki mi doniosły, że jak byłeś u Szalonego Reportera, to opowiadałeś historię o Bumcysiu. Ze mną w roli głównej, można powiedzieć. Bardzo mi miło, tęsknię za Bumcysiem. No słuchaj, możesz jechać, jest cały czas w całkiem niezłej formie i jak ma kogoś, kogo może zdominować, to bardzo chętnie to robi, a że ciebie na pewno pamięta, więc wiesz. To nie była dominacja, to była miłość, tak mi się wydaje. Wiesz, u psów to jak skaczą na nogę, udają, że gwałt, to jest oznaka dominacji, a buldogi angielskie są bardzo dominujące. Bardzo, bardzo, więc on ma też takich swoich, zawsze miał wybranych moich kolegów, jak Maćka Miszkina, wiesz, Michała Krysmana, gdzie ich tylko widział z daleka, to leciał i też próbował atakować, no, taka rasa. Słuchaj, jeszcze było pytanie, teraz go nie widziałem w komentarzach, ale muszę lepiej posortować. Ludzie pytają, dlaczego jakoś tak nie pałasz sympatią do Pudziana? Nie, to nie jest tak, że nie pałam. To jest skomplikowane, ale to nie jest tak, że nie pałam. Tylko wiesz, no nieważne. No. Ale no dobra, jego podejście chyba, tak? Do treningów MMA ci się nie do końca pewnie podobało. Nie do końca, ogólnie takie. Nie każde jego podejście do życia może musi mi się podobać. Jemu też moje, wiesz, podejście do życia też nie musi się podobać. Nie każdy jest, wiesz, każdemu aż tak super przypada do gustu, więc po prostu jak przychodzi, rozmawiamy ze sobą, to nie jest tak, że się, wiesz, patrzymy krzywo na siebie, nie? Jasne. No. Daniel, kończymy powoli, ale widzę, że mam rekord jakiś na tym rowerku. Się zajechałeś i zapociłeś, jak ty teraz będziesz, pójdziesz do domu zapocony, bo ja to się chociaż wykąpię, a ty? Ja też się może wykąpię. Pożyczyłbyś mi ręcznik? Nie, ręczników się nie pożycza, no jak? Daniel, dzięki serdeczne, miło ci było zobaczyć. Ciebie również. Powodzenia, słuchaj, życzę. Dziękuję bardzo. A powiedz, bo jeszcze będą, to już tak na koniec absolutnie, wiesz, konferencje przed galą. No. Lubisz tę część? Bo zakładam, że większość takich zawodników jak ty nie jest zachwycona, że musi w takich konferencjach brać udział. Nie, wiesz co, nie lubię. Nie jestem typem, który, wiesz, będzie się tam publicznie wyzywał, krzyczał, bo nie sprawia mi to w żaden sposób przyjemności i nie daje mi męskości, żeby na kogokolwiek krzyczeć. Wolę pokazywać, wiesz, to wszystko w klatce. No ale zdaję sobie sprawę, że to jest potrzebne do promocji gali, wiesz, że ludzie chcą to oglądać, więc trzeba w tym uczestniczyć, jeżeli, wiesz, już to wszedłem, chcę na tym zarabiać, nie? Jeszcze mamy tylko sekundkę, bo ja tak mam pytanie na flow, słuchaj, na ojciec twojego oponenta. Dawid Załęcki będzie się mierzył z Lebanerem. Co o tym zestawieniu sądzisz? Ja uważam, że to jest fajne zestawienie, że Rom już ma swoje lata, swoje przeżyte, te najlepsze lata już ma za sobą. Gdzieś tam słyszałem, że potrzebuje pieniążków, to raczej powinien przyjechać, nie tak jak do Marcina Różelskiego, że dwa razy się wymigał. Nie jest na pewno w super formie, więc myślę, że ta walka będzie wyrównana i to nie jest tak, że on przyjedzie i zbije Dawida. No bo nie, bo Dawid jest nierozbity, mimo że ma jakieś tam swoje lata, no ale on to karierę sportową zaczął bardzo późno, nieporozbijany, w przeciwieństwie do Jeroma, więc może być ciekawa walka. Robimy sprint na koniec jakiś tutaj? Słuchaj, ty tak ze mną nie masz szans, więc nie ma sensu. Ja nie chcę potem. Nie podejmujesz rękawicy. Nie chcę dzwonić po karetkę i mieć cię na sumieniu, że dostaniesz zawału, wiesz. Nie podejmujesz rękawicy, rozumiem. Tutaj stawiamy kropkę. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję. Osu.
No i elegancko. Szkoda.